A cieszy tym bardziej sytuacja, że udało mi się dotrzeć na najwyższe podium tego plebiscytu. 2 lata temu, kiedy zajmowałem 3. miejsce, mój przyjaciel Wojtek Polakowski mówił, że byśmy tych sukcesów, i Gryf Słup wtedy prowadził, i Gryf, i Bytowia mieli trochę więcej. Może któregoś roku uda nam się wygrać ten plebiscyt. Dzisiaj Wojtek jest w Kotwicy Kołobrzeg, życzę mu awansu do 2. ligi. No ja natomiast sięgnąłem po ten najwyższy laur, stąd ta satysfakcja jest ogromna. Panie trenerze, co zrobić, żeby za rok powtórzyć ten sukces? Chyba tylko awansować do 1. ligi. No wyprzedził pan to, no tak mi się wydaje. 3. miejsce myślę, że dało mi to, że zagraliśmy w Pucharze z Wisłą Kraków. 2. miejsce, lider tabeli 3. ligi, teraz 2. liga, 1. miejsce. Myślę, że gdyby udało nam się awansować, kibice by to docenili, jak widać, bo co roku doceniają. A proszę powiedzieć, przed rundą wiosenną, jaki jest zespół przygotowany, jakie macie nadzieje, jak to wszystko będzie wyglądało z punktu widzenia trenera? Patrząc na przygotowania nasze, różniły się troszeczkę jak w latach ubiegłych, chociażby z grupowaniem, które miało miejsce w Turcji. Dzięki sponsorowi, firmie Drutex, mogliśmy przygotować się w warunkach takich, do jakich przygotowuje się zespoły ekstraklasy. Dlatego liczę, że zespół będzie naprawdę bardzo dobrze przygotowany, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że w każdej lidze runda wiosenna jest trudniejsza jak runda jesienna i spodziewam się meczów trudniejszych. Niemniej jednak o formę swoich zawodników jestem spokojny i tak jak powiedziałem już wcześniej, myślę, że w każdym meczu będziemy grali o jak najlepszy wynik, czyli o zwycięstwo. Bardzo niezmiernie zaskoczona i szczęśliwa, że mogłam się tu znaleźć po raz pierwszy i że po raz pierwszy osiągnęłam tak wysoki wynik. A jak myślisz, dlaczego jesteś tak popularna? Czy to głosowali twoi rówieśnicy, kibice? Już masz ich aż takie grono? Myślę, że jakieś grono się znajdzie. Nie wiem, kto głosował, ale myślę, że to jest duża zasługa taty, który mnie trenuje i który wspiera w każdych chwilach. I myślę, że ta wieść o moim trenowaniu rozniosła się po całym Polsce. A powiedz, jak dowiedziałaś się o tym, że zostałaś sportowcem roku, jak zareagowałaś, jak zareagowała twoja rodzina? Byłam bardzo szczęśliwa, naprawdę nie spodziewałam się tego wyniku. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. No i szok po prostu. A powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany na ten sezon? Moim największym planem jest dostanie się na Mistrzostwa Świata Juniorów, które będą w Barcelonie. To są Mistrzostwa Świata o rok starszych i o 2 lata, więc może być ciężko, ale nie ukrywam, że bardzo chciałabym się tam dostać. Dodatkowo myślę, że rekord Polski w kategorii junior młodszy, ponieważ zmienił mi się oszczep o 100 gram mniejszy. No i Mistrz Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No na pewno dużym wyróżnieniem tego, co robię dla naszego miasta, dla sportu polskiego na pewno. No to wszystko zostało uwiecznione tą jedną nagrodą. Jest to dla mnie bardzo ważna nagroda. Nagroda Głosu Pomorza, plebiscyt sportowca, i to wszystko samo mówi za siebie. I ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna z tego względu, że są tutaj wyróżnieni najlepsi sportowcy, najlepsi menadżerowie, najlepsi trenerzy, więc bardzo z dużą chwałą przyjmuję tą nagrodę. Wiem, że kibicowali mi ludzie z całej Polski. Dowiedziałem się w ogóle po powrocie, można powiedzieć z czasów, bo chciałem odetchnąć tym wszystkim Amber Cupem, że dostałem jedną z nagród, bo po prostu nie było mnie 3 tygodnie tutaj na miejscu. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, chciałem podziękować wszystkim telewizjom polskim, nie będę wymieniał jakim, wszystkim mediom, nawet mediom regionalnym, Głosowi Pomorza, redaktorowi naczelnemu Nałęczowi, którzy zawsze promują moje wszystkie akcje związane ze sportem, akcje promocyjne, więc w każdym bądź razie jest to na pewno dla mnie duże wyróżnienie, które gdzieś tam w kuluarach polskiego show biznesu zawsze się odbija. Tą imprezę organizują pasjonaci, prawdziwi pasjonaci, ludzie, którzy patrzą w przyszłość i nie szczędzą ani sił, ani pieniędzy, żeby organizować i zaszczepiać ten duch olimpijski w młodzieży od szkoły podstawowej, a jeszcze może wcześniej, bo w tym biegu biorą udział, bo to jest bieg otwarty, noworodki w wózku, wójt gminy Kobylnica biegł ze swoim wnukiem któregoś razu 2 lata temu z takim nosidełkiem
i już wszczepiał ideę olimpijską młodemu pokoleniu. Z roku na rok imprez sportowych, imprez stojących na wysokim poziomie w naszym regionie jest coraz więcej. Co zrobić, aby wasza impreza cały czas była na szczycie, cały czas była tu w tej czołówce imprez z regionu Słupskiego? Proszę pana, przede wszystkim to ludzie tworzą klimat i tworzą to, co się dzieje w Kwakowie. To są ludzie oddani sprawie i to są pasjonaci, którzy robią to praktycznie nie patrząc na czas, który poświęcają tej pracy i robią to od rana do wieczora praktycznie.